wysłuchania i obejrzenia naszej szkolnej wesołek pod hasłem Maryjka Miłość. Poleciały. Dał mi prezent. Mnie, bezdomnemu. Co
to za biedny człowiek. Dla niego święto to trudny czas. Muszę jeszcze o nim pomyśleć. Dzień dobry, panie Przemku. Dzień dobry, panie Agato. Mam dla pana kilka bułeczek. Jeden pączek został. Niech pan będzie na zdrowie. Oj, dziękuję, kochana Agato. Gdyby nie pani, to wiesz, mnie na tym świecie nie było. Ale ja dzisiaj też mam cię na to. Proszę. Oj, co to? Co to? Czy tak gdzieś nie ukradł? Boi się dobry człowieku. Skąd u ciebie takie dziecko? Spokojnie, droga pani. Tak się cieszę, że ja mogę coś pani raz na święta podarować. Niech pani sobie wyobrazi, że za to zostało do pana, do tego, co się pan nie chce. Żeby pani wiedziała, jak ja się wzruszyłem. Pomyślałem, niech inni też się cieszą. Kochany stary, nigdy w życiu nie miał nic swojego, a taki piękny prezent dostał i mi oddaje. Święto szalone na to Boże Narodzenie. Ale ja też nie mogę go zostawić dla siebie. Wiem, dam go Pauline. Ciągle się ze mną kłóci, ale jak się do mnie odzywa, to mi jej brakuje. Dziecionko, co za radość! Przychodzimy do Was.
najważniejsze. Zapominamy o przyjęciu Syna Bożego. Zapominamy, że odrobina miłości może dać nam mnóstwo radości. I właśnie tej nocy, gdy cały Betlejem zapadł w sen, ubogi stajni przychodzi do ludzi Bóg, człowiek, Jezus się narodził, przyszedł ten oczekiwany, aby z nami zamieszkać. On przyszedł, bo chciał się z nami spotkać. Często mówimy, że szukamy Boga, a to On nas szuka. Otwórzmy oczy naszych serc. Tak też dzisiaj u nas się stało. Zło się u nas zamieszkało. Przyszło do nas nie w pałacu ze złota, by uczyć pokorę, by nie było otworzyć wrota. Thank you.